Siemaneczku, cześć i czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w tańczącą z wężami. I będziemy dzisiaj palić fajkę z wocem. Idziemy od razu. Wodzu, dawaj fajkę. A nie, czekajcie, bo tu jest Szajana. Właśnie, bo ciągle mi się to przestawia. A tak zaczynałem grę. Kurde, gdzie jest tu wejście? Okej. Okay. Nieważne. Mam problemy z trafianiem. Zebrałeś składniki? Tak, mam. Ujrzmy. Dziękuję za ich zdobycie. Przygotowuję mieszankę do fajki. Wódz bierze torbę i miele jej zawartość z twoimi składnikami. Następnie napełnia faję. O, jak się to pali. Fajka jest gotowa, młoda Jano. Czy jesteś gotowa w podróż za światy? Dawaj, jestem gotowa. W porządku, weź fajkę ze stołu i głęboko wdychaj. Potem połóż się i idź znaleźć tego, który zna drogę wilka. Wciągnij dym z fajki i porozmawiaj ze starszą. Okej, wciągamy. Ale faza. No cześć, koleżanko. Co tam? Witaj, a ja to. Spodziewałam się ciebie. Masz do mnie pytania, więc nie czekaj i je zadaj. Kim jesteś? Jestem tylko jedną z wielu starszych. Mam na imię Mohingen. Mój czas na ziemi minął, ale nadal mogę dzielić się wiedzą z tymi, którzy wiedzą, jak mnie znaleźć. Co za miejsce? To miejsce, o którym marzyłaś. Niekoniecznie. Więc raczej powinnam zapytać ciebie, co to za miejsce. Rzecy, że często śnisz o zwierzętach. Teraz zawsze śnią mi się zwierzęta. A czasem młoda dziewczyna. A, zapytaj o zielono-okiego wilka. Wilki są moim zainteresowaniem, moją wiedzą i moim pytaniem. Zielone oczy nie są powszechne, zupełnie nie są. Czy widziałaś te oczy u przyjaciela? Powiedz, znaczy nie, moim przyjacielem akurat nie był. O, to niefortunne, a może nie. Nie potrafię powiedzieć w tym momencie. Czy zachował się inaczej patrzącymi oczami? Był agresywny. Dobrze wiedzieć. Dziękuję. Czy coś się przesuwało? Że co? Co masz na myśli? Przesuwanie rzeczy nie zawsze jest dobre. Wcale niedobrą. Pamiętaj, Ayano, musisz bacznie obserwować tych, którzy poruszają rzeczy. Rzeca? Aha. Stara, weź mi tu powiedz, co ja mam zrobić. Każdy musi sam określić swoją drogę życia. Twoja ścieżka prowadziła twoje kości poprzez chłód. Być może czas na zmiany? Ludzie są w potrzebie, a ty masz siłę, by im pomóc. Mam dla ciebie fragment czegoś, co kiedyś było całością. Po ponownym połączeniu może oświetlić ścieżkę przed tobą. Idź już, Ayano. Zmień swoje otoczenie. Pomóż bezradnym. I wykreśl zieleń ze swojego świata. Tak. Otrzymano tajemniczy fragment. Wodzu, ja w ogóle jej nie zrozumiałem. Czy dało ci się znaleźć Mohingen? On ją zna. Tak, i se ten. Rozmawiałam z nią. No bardzo dobrze, cieszę się, że rozmawiałyście. Rzuciła jakieś światło na sytuację lub poprowadziła cię twoją drogą? By było niejasne. Ma sposób mówienia zagadkami. Jestem pewny, że cokolwiek doradziła, weźmiesz do siebie.
pomagać ludziom. To bardzo miłe z twojej strony, Ayano. Jestem pewien, że wokół są ludzie, którzy potrzebują pomocy w tych niespokojnych czasach. Bądź bezpieczna, Ayano. No dobra, teraz muszę zrobić coś nowego. A, i podobno... Podobno tam też napisaliście mi, że tam, gdzie jest bawełna, są marchewki. Tylko czy na pewno? Ja tu gdzieś widzę. Ach, udar ciepły, ojej. O, a co? Co? Coś chcesz ty? On coś chciał ode mnie? Dobra, nieważne. Tymczasem worem lasem weźmy się rozbierzmy. Idziemy. Czy widać gdzieś tutaj... O, a to? Dzika marchewka! Oh yes! Jak ja bym sobie zostawił tą dziką marchewkę? Jest tu. Nie, to jest dzika mięta. Tam jest dzika marchewka. O ty gnoju! Konopia. Łup, o chod. O co on kopie? On mi coś wykopał. Co mi tu wykopał? Szukaj. Krzemień. Dzika marchewka. Dzika marchewka jest trochę bardziej zielona niż te inne. Krzaczki czy coś takiego. O. Dobra, bo ja ją myliłem, pewnie do tej pory myliłem ją z dziką miętą, bo jest tak podobna, tylko że trochę bardziej zielona. Dobrze, dobrze wiedzieć. Ale dziką marchewkę temu sobie zostawił na razie i... Właściwie to zobaczmy, co? Ruda żelaza. O, a my mamy takie rzeczy. A tu co? Preria pola. Okej. A tu co? Najechane rancho. A to gdzie mogę to... O! 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 Takie rzeczy, okej. Okay. Czyli ja bym musiał pierw teraz odkryć chyba... Znaczy pierw, no. To. Ale potrzebuję jeszcze dwa razy krzemień. A to jest krzemień, to ja sobie zrobię, nie? Akurat nie jest problem. To możemy sobie w łapce zrobić. Robienie ręczne. Cyk. I cyk. I teraz to. Czyli prerię możemy wymieszać z jakimiś polami. Ja bym te pola umieścił, powiedzmy. Powiedzmy, że tutaj. Tak. Do tego weźmiemy ten obóz jakiś tutaj. O! Ale tam zombiaków było. Jeszcze mam takiego czegoś odblokowanego. A co jest potrzebne do tego? Pokaż. Kanina. A tu myślałem, że to jakieś kurde... A, do kaniny zmęczenie? Idźmy spać. Pójdźmy spać. Już tak.
Tobie tutaj zaślijmy troszkę, tak. Zjedzmy rybkę. Nie, dobra, nie fałszuj. Eski. Bo ci widzowie pouciekają. Dobra, chodź widzek, idziemy oczyścić te brzydkie tereny. Mógłbym tę marchewkę użyć, żeby koniem podróżować, aczkolwiek to bym chciał sobie jeszcze zostawić. Chociaż te marchewki widzę, że tu jest ich sporo. O, tu, tutaj kolejną widzę. Jezus, tu jest sporo tych naprawdę marchewek. Ja wcześniej ich nie widziałem. Może nie było, może teraz dopiero zaczęły wyrastać. Albo je myliłem z miętą. Dzień dobry. Rzozy. Dobra. Czy mamy tu jakieś... O, weź wodę. O! Pieseł. Weź się odsuń. Dobra. Sprawdź brzozę. Są kurczaki. To nie mogę. Ja mogę wskoczyć na tą jakąś farmę, czy jak to tu wygląda? Albo tu wejść. Glina, łopata. O! A ja mam łopatę. O. Dziękuję. Czy ja mogę tu wejść na tą farmę jakoś? Widzę kunia. Będę mógł tu podróżować. Oho, chyba widzę już wejście. Rybka. Pieniążek. O, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, 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 bo tu widzę cię. Siema, Basil. Co tam? Ożeż ty, dobrze jest zobaczyć kogoś innego. Dyszy, sapie. Widzisz tam te rzeczy? W jednej chwili opiekuję się zwierzętami, w następnej one przedzierają się przez płot. Wszystko w porządku, chłopie? Czy coś tam ten? Wszystko w porządku, chyba. Uciekłem i przeskoczyłem przez płot. Przez chwilę szli ze mną, ale na szczęście szybko odpuścili. Te gruzy w bramie musiały ich zatrzymać. Przepraszam, zupełnie zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Basil Bings, a to moje skromne rancho. Miałem kilka krów, ale one też uciekły, kiedy pojawiły się te rzeczy. Mogę ci jakiś pomóc może? Jest coś, co mogę zrobić? Muszę odzyskać krowy, ale najpierw zagubione dusze muszą zagubić się gdzie indziej. Nie sądzę, żebym mógł to zrobić sam, tylko z widłami. Dlatego ty się nimi zaopiekujesz, a ja popilnuję tutaj. O, i się otworzyły ramy do zagubionych dusz. Ale czekaj, bo ja pierw chcę cię okraść. O, typowy klucz. Kukurydza, mąka, panie. Panie. Nawóz. Jeseł, czekaj. Nie mogę tu. Cyk. Dobra, zbieramy łupy. Rancho Bings. Kalina. To mi się podoba. Też w sumie ciekierą go. Dobra, leżeć. Jak do was. Dobra, ale w sumie to... To bym chętnie kurczaczka. Torki! To zombiaki ci zabiły... O, i wodę tu można pozbierać. A jakieś jajeczka może? Chyba nie. No dobrze. Wow, panienko, to był naprawdę wspaniały widok. Znaczy, że co, że jak zabiłem twoje kurczaki? I dobrze.
Ale spójrz na moje rancho, to te rzeczy zostawił cały ten bałagan. Pomożesz mi z tym ogrodzeniem? Postawisz nowe? Zbuduj nowy płot, stół roboczy 5. Opie. Trzecie pogięło. Ja muszę za ciebie pracować. Zbuduj nowy płot, okej, okej. A właśnie, bo teraz też tą glinę mogę wykupować. Ile ja tam tej... O, tu jeszcze jest glina, dobra. Wykopmy, bo to będzie potrzeba do nowego, do awansu stołu, nie? Czyli na tych terenach mogę sobie kopać glinę. Na to wygląda. To może, o, zrobimy sobie tutaj taki jeden cyk. A jak to wygląda podróżowanie? Może spróbujemy. Nie miałem nie wykorzystywać marchewkę. Osiodłaj. Mój. A, taka szybka podróż. Okej. Okay. Jedna marchewka wtedy idzie. Ale szybko podróżujemy. No dobra, to ma sens. Równiny pola. Odblokujmy, bo od razu mamy żelazo też trochę. Mógłbym tutaj bliżej położyć sobie takie pola. Okej. Okay. To ma sens. Ale teraz tak, ulepszmy stół sobie roboczy. Tyk. I co my tam nowego mamy? Płot. O grudek. Wiatrak. A to chyba tylko ozdoba jest, co? Czy to ma jakiś kaktus, lustro i studnia? Ulis. Ulis. Dobra, zjedzmy sobie, wypijmy sobie. I teraz tak. Zbuduj nowy płot. Czy ja muszę tylko po prostu jeden płot zbudować i tyle? Czy jak to wygląda? Cyk, cyk, cyk. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Jak to wygląda? Czekajcie, płot, płot to ja muszę tak mieć. Trzy gałęzie, które już mamy. I trochę desek. Voilà. Tak. I... Napraw płot. No dobra, tylko może pierw się idźmy przespać. To my będziemy nam, nie będziemy przecież po nocach łazić. Voilà, au revoir. Dobra, koniu! Osiodłaj. I na farmę. Będę musiał sobie widzę. Tu ja chyba ten płot musiał naprawić, nie? Tutaj cyk, cyk, cyk. Dobra, no to zróbmy sobie tak. Ekwipunek. Budowa. W ten sposób. Dostosuj wysokość. Dobra, a przesuniesz dupę, wilk? No co za... Nie, to to... Okej? Okay? Będzie okej. Okay. Okej. Okay. Panie Bazyl.
I'm done. Na pewno wiesz, jak ubrudzić sobie ręce, panienko. Dobra robota. A teraz sprawa moich krów. Jak powiedziałem, przebiły się przez płot. Mogły pójść na jedno z moich innych pól. Może sprawdzisz je tutaj, na pewno ci się to opłaci. My, farmerzy, wiemy wszystko o odpowiednich butach. Dam ci solidną parę, jeśli mi pomożesz. Dobra, dawaj krowie. Dobrze, niech pomyślę. Buty z... A, wiesz, weź te buty z dzwoneczkiem. Kiedy je założysz, Betsy i Patsy na pewno przyjdą za tobą. Możesz je znaleźć na jednym z moich pól. Mam kukurydzę i pszenicę, ale nie wiem, gdzie się podziały. Kiedy je zdobędziesz, uprowadź je prosto na to pole. Betsy i Patsy. O, kukurydzę. Okej. Okej. Zapamiętam to sobie. A tu zaraz zrobimy to... Chyba jeszcze i tak muszę odkryć te pola, nie? A, się tylko, że teraz nie wiem, czy ja nie będę potrzebował jakiejś gliny czy czegoś. Może znajdę gdzieś tu tą glinę? Tak średnio. Średnio najeża tu z gliną, widzę. Okej. Okay. I will remember that. Koniu! Czekaj. A nie, to mięta jest. No, mogę też ten. Icha, icha. Chodź. Jedziemy do domu. Dobrze. Ale może przydało się zrobić pole. Pole, pole, dzikie pole. Dobrze. To jest potrzebne do pola. Deski mamy dużo. Aha, glina. To może jeszcze nie za bardzo z polem? A na przykład mogę zrobić sobie... O, albo to mogę badać. Tyk. Tutaj potrzebuję żelaza. Czyli właściwie to ja muszę teraz znowuż ją ubrać. Jak na zimę. I pójść po żelazo. Wiecie, bo ja mam jeszcze w ogóle miejsce, mam na te wyposażenie. Czyli jak najwięcej żelaza w tym momencie. Dobra, odejdź ode mnie. Nie pluj na mnie. Tym siekierą żelaza nie wydobędę. Dobra. Teraz... O, misiu. Misie... O, o, żelazo tutaj na przykład. Nie? Cyk. Czy gdzieś jeszcze... Tutaj są te wil... ten wilczek był. Tu jest jeszcze żelazo, widzę. Aha, tu jeszcze są też paździochy biegające. Wykopiemy go. Czy ja wszystko zebrałem już tu? Chyba tak. Dobra, zbierajmy jeszcze lód. O, zgniły ząb. Super, zawsze o tym marzyłem. Lód. Może więcej byśmy położyli też tutaj. Tu. I powiedzmy... Tu. Tylko nie widzę żadnych żelaza. Nie wygenerowało się. No trudno.
No nie ma tutaj żelaza. Pingwiny tylko. Ale tutaj coś może przeszukamy, coś znajdziemy. Kamienie. Woda. Woda to może napijemy się od razu. Cyk. Przeszukaj stos. Cyk. Fasulka. Krzemień. O. Krzemień. Dobrze. Chyba wracamy. No. Wróćmy sobie do domu. Nie wiem, czy będzie mi starczyło tego żelaza, żeby zrobić te nowe... pola. Przydałoby się te pola z gliną. Dobra, na jedno mogę zrobić. Powiedzmy pole kukurydzy, nie? Tyk. A i tak go nie postawię. Przydałoby się w takim razie porobić coś. Na przykład chętnie bym zrobił sobie... Mamy linę. Nie mamy żadnej liny? To jest aż dziwne. French. Ale to linę to będziemy mogli sobie zrobić z konopi. A, i włókna. O. Co? Liny są takie skomplikowane? No mamy tego tutaj trochę. Konopi też mieliśmy, z tego co pamiętam. Oro, bo ja ich na nic nie wykorzystywałem. O, właśnie. Aha. Tyk. Tyk. Nie robiło się z samych konopi te liny? Oczywiście coś już źle kojarzy. Całkiem możliwe, że się źle kojarzy. No i wykorzystane konopie. A nie, skóry na razie nie przerabiajmy. Bo nie wiadomo kiedy, na co się przyda. Teraz tak. Chciałbym zrobić studnie. O, dobra, sobie da. Budowa. Że teraz nic nie widzę. Może weźmy, połóżmy sobie tutaj tą studnię. Gdzieś. O, czy ten wilk może mi nie przeszkadzać? Halo? Dobra. A, i tu możemy sobie brać wodę po prostu. Czystą. Chyba. Chyba, że brudną bierzemy. Nie no, czysto chyba normalnie zabraliśmy, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Kurczę, szkoda, że nie ma jakiejś takiej kuchni innej niż tylko ta polowa. Jakaś taka porządna by się przydała, żeby zrobić kuchnię. Może będzie. Chcemy, potrzebny brąz i drut, żeby odblokować ulepszy ten schron kolejny. To my w ogóle tutaj mamy na kolejnym etapie. Poprawia jakość gleby w moich ogrodach. Cena kupa i sprzedaży kupców są lepsze. Narzędzie koperskie stają się lepsze. Za każdym razem, gdy wytwarzana jest sztabka z żelaza, powstają dwie. O! I to mi się podoba. O takie sztabki walczyłem. Cyk. Dzień dobry. I tam. O, nie ma wody. Potrzebował więcej zrobić sobie tych skrzyneczek. Na jakim to etapie były te skrzyneczki tutaj? Złom i kłody potrzebuję. Te. Teraz tak. A ogrodzenie?
czego to było? Nie, a balustrada w sumie też mogło być. W sumie to ja jeszcze miałem też zrobić te lepsze fundamenty. Z drugiej strony, kurde, no szkoda, że tego ogniska nie można jakoś też robić tak porządnie, a... No i też tutaj, patrzcie, trawa wyrasta spod fundamentu, kurde, co to za, kurde, ustrojstwo, brzydko. Aaaa! Brzydko! Nie podoba mi się. Napijmy się za to. Dobra, tylko co ja bym chciał teraz zrobić? Dużo desek, dużo gwoździ. Byśmy mogli sobie fundamenty powymieniać. Albo po prostu płot stworzyć. A to płot to... No właśnie, pierw by trzeba przydało się ogródek stworzyć, a później płot. Bo nie wiem, ile to będzie... kurde, taka praca tutaj. Dobra, zróbmy sobie. Maxa tego. Teraz tak. Ja bym sobie zrobić też faktycznie może te gwoździe. Musiał pierw przedpalić wszystko. Dobra, czy ja mam jeszcze tutaj jakieś cyny? Mam tutaj. A, tu jeszcze mam tej cyny. To żelazo. Okej. Okay. Cyk. 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 Teraz tak. Na pewno te gwoździe chciałbym porobić. W ten sposób. Szpikulec do lodu niekoniecznie. Żelazny pierścionek byłby przydatny. Czy ja... Jakie mam w ogóle... Pilof? Mam cynowy cały czas. Przydałby się zrobić ten lepszy. Żywice potrzebuję więcej. A mamy w ogóle? Mam. Dobra. Ilof. Cyk. Okej. Okay. Wyposażenie. Kilof pod dwójeczką. Elegancko. I lecimy z tym. Zrobimy ile możemy. Możemy tyle tylko. To teraz... Wyposażenie, budowa. No i kurczę, no właśnie. No i co? To nie widać pod ziemią tego wszystkiego. Ale lipa. No jest tutaj takie idealne do budowy. Zobaczcie, to wszystko pod ziemię tutaj wpada jakby, nie? Kurde, jestem trochę zawiedziony tutaj tym budowaniem. Jestem zawiedziony. Jeść podaję, nie mogę. Jest rybkę. To se zabierz. Kora. Tłuszcz też. Tu będą tylko drewniane rzeczy. Dobra.
co zrobimy skrzynkę na te wszystkie takie surowce. Aha. Przesuń. Tutaj. Tu będą takie rzeczy surowcowe. Sztabki, nie sztabki. W sumie kamienie też tu możemy schować. A co to jest to? Co to jest? Glina, no tak. No to glinę w sumie też tutaj. Szkło. A takie odzwierzęce, roślinne to będą tutaj. I bawełna, skóry, pióra, poroża. Tłuszcz i to inne rzeczy. W sumie... W sumie te miodziki... Te miodziki to do gotowania, nie? O, jakiś zombie jak tam widzę. Idziemy spać. Chodź lepiej spać. Chodź wilk. Bo tu się kręcą niebezpieczne osobniki. Dobra. Nowy dzień. To i dalej nie można wodę. To rzadko tą wodę można brać z tej studni. Uy, myślałem, że to będą, wiecie, kurde. Rypał tej wody, a tutaj proszę bardzo. Nie za bardzo. Proszę bardzo, nie za bardzo. Kurde, no właśnie, jeszcze to bym może zrobił. Tu bym też ten przesunął fotel, który zrobiłem, ale nawet nie można nim się. Na nim się bujać. To może tutaj niech będzie. A bym położył tutaj skrzynkę. Nie to. Bym położył tutaj sobie skrzynkę. Nawet koło tego Onisa. O. Tyk. Żywność. I tak, to bym schował, to rybki. To może... Do żywności się zalicza? No dobra, grzyby, oset, a nie, to sobie będziemy jeść. To kości, marchewki to lepiej ze sobą mieć. To. Dobra. Dobra, myślę, że mamy teraz miejsce, żeby... Aha, a dobra, tylko że i tak muszę... Tak muszę nabić sobie poziom, żebym mógł postawić kloca. No to tutaj sobie pokopiemy. O, cyk, cyk. Chodź, robimy tour de cyna. A, tu jeszcze była cyna jedna, pamiętam. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. O, możemy postawić kloca. Cyk. A, mogłem to w drugą stronę obrócić, ale nie wiedziałem, że tak będzie krzywo w tym momencie. Tam. Cyk, 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 cyk. Okej. Okay. Letimy tu. Napij się wody. Czy ja będę mógł teraz wodę trochę... O, mogę zebrać. Dobra, podoba mi się. Teraz cyk. Ja bym tu zrzucił... Nie, kowadło tam. Kowadło. Tu. Cyk. Całą cynę. I chodź ty kuń. Icha. Ja też bym mógł być jakoś tu... Czy ja właśnie przy... Gratulacje, Cewski. Żeś teraz się rozpędził.
Normalnie. O, przynajmniej teraz. Czemu czegoś nie mam? Coś. Dobra, nieważne. Ważne, że można glinę otwierać. Tu i tu. A, tu przynajmniej też mnie pali mnie. Dupę. Nóżka. Woda. Piecznik. Strzała. Dynia. To pozbierać? Można. Łyyy, okej. Okay. Siema. Biaczki. Chcecie? No i tyle po tobie. Dobra tam. Już nie jęcz. Dawaj. No ale tutaj nie ma krowy. Dynię przynajmniej mogę pozbyć. I glinę. Czy jak będę miał teraz glinę, to będę mógł teraz już sobie zrobić jedno pole. Ty. Dobra. Ja bym sobie zrobił pole z marchewkami. Marchewkowe pole. Teraz tak. Tak chyba było mojej mapy. O nie! Właśnie, bo ja teraz też potrzebuję... Tu są brzozy, dobra. Bo ja potrzebuję też... żywicy. On przynosi w ogóle moje te rzeczy, łapie w pyszczek i przynosi, nie? Tylko, że on przynosi takie, co są blisko mnie, abyś przyniósł, nie wiem. O, co tam znalazłeś? Co tam znalazłeś? Gdzieś ty pobiegł? Krzaki gdzieś. Pokaż, co tam znalazłeś. No, a tego tu nie przeniesiesz tutaj stąd, nie? Leniu. Syk. Na konia. Icha, osiodłaj konia. Icha, mój słupek. Wracamy się tutaj i mógłbym chyba zrobić już... A, tylko trzy gliny mam. No to zrobię tylko jeden ten. To jest właśnie, że nie zawsze mi łapie robienie tego. Mogę zrobić w końcu chyba jedno, czy nie? Mogę, pozwalają mi. A, jeszcze jedną deskę. Tyk. Dobra. Teraz tak. A, teraz zróbmy to. Pole. Tyk. Teraz tak. Pole numer 1. Ogródek. Siew. Dzika marchewka. Woda. Użytni. O, i woda. O. Okej. Posadzone.
Wygląda na to, że... wyrośnie nam kiedyś tam marchewka. A mam nadzieję, że wcześniej niż później. Jak to tam wygląda? Czy tam muszę tu coś jeszcze robić? A nie, to się robi. A to co, tam będę musiał teraz to tego wszystkiego jeszcze pilnować? Nie mówcie mi. Jestem jedzone. Pójdźmy się jeszcze, przejdźmy po żelazo, żeby odblokować może tamten ostatnie te pole. Może się uda. Tutaj boczkiem. Elegancko. Tu jest już żelazo jedno. Dawaj. To tylko jedno wypadło? Coś ten przegapiłem. Cyk, cyk, cyk. Teraz się zastanawiam, czy te żelazo... Nie, w sumie nie, bo przecież pamiętam, że... Nie wiem, tu jest żelazo? Nie ma żelaza. Zastanawiam się, na jakiej zasadzie te żelazo się generuje na tych polach. Bo tu na przykład się generuje, a tutaj na przykład już nie. Nie wiem, na zasadzie chyba... farta. Bo nie potrafię sobie jakoś inaczej tego przetłumaczyć, tak szczerze powiedziawszy. Ale ile mamy tego? 6. No to nie, no to powinno starczyć nam na odblokowanie tej kolejnej farmy. Jezus. Coraz więcej tych zombiaków tutaj chodzi w ogóle. Podejrzewam, że im dalej idziemy z fabułą, po prostu tym odblokowujemy jakby kolejne etapy tych zombiaków, nie? Że ich jest coraz więcej na tym świecie. Tak szczelam, że to tak działa. No i to użyźni. Nie wiem, czy to tak działa. Tu pole bazila. I teraz tak, tu panie bazil. Niech będzie tutaj się pole stało. Są krowy. Ale przyprowadzimy je do domu w następnym odcinku tymczasem. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczyska już w kolejnym odcinku. Nara!